Cześć, witam serdecznie, kolejny odcinek Sekiro. Dobrze, dowiedziałem się, że nie zdobyłem księgi. Święty rozdział Robak, a ją mogę znaleźć pod wodą w świątyni Senpou. Tylko w której tereny świątyni? Chyba tutaj. I tutaj tej księgi, być może ja jej w ogóle nie wziąłem, dlatego mi ten sanktuarium po prostu nie daje dalej, nie przenosi się. Być może dlatego. No to na trzy razy zrobimy, jeżeli tak będzie. Tak, to jest tutaj. Ja po prostu tutaj nie miałem wtedy nurkowania. Tutaj ma być jakaś księga, ale czy jest? To się zaraz przekonamy. No coś jest. No właśnie, to jest takie ważne i tego nie wziąłem. A nie, tu jest tylko koralik, albo aż. Koralik, a gdzie jest księga? Księga, robak jakaś. Kurde, gdzie to? No jest, tam jest jeszcze. Może będzie, ale nie wiem. Musi być księga, bo tego... Jest, no pięknie, no właśnie. Tego mi brakowało. Żeby popchnąć dalej z tym ryżem tam w poprzednim odcinku. Dobra, mam tą księgę, świetnie schodziło. Jeszcze koralik był pięknie. Okej. Wracamy, wracamy. Może wszystko będzie jeszcze dobrze z tym zakończeniem. Być może super świetnie się uda. Tak, no faktycznie nie zrobiłem tego. Tej księgi tutaj nie wziąłem, dlatego nie poszła dalej do mał. A teraz pójdzie, mam nadzieję. Dobra, jest. Kończcie. Szkoda was zabijać. Dawaj, góra. Gdzie tutaj na górę można? Już nie można na górę. Tutaj, tak, dobra. Dobra, no właśnie, księgi nie mam, dlatego nie odpalało, no. Teraz doczytałem, że nie wziąłem w ogóle tego faktycznie. Dobra, lecimy. No i teraz sprawdzamy podróż. Senpou Sanctuarium. No, proszę bardzo, zobaczymy teraz. Czy dalej popchniesz z fabułką tego questa? Nie wiem, ale się dowiem zaraz. No pewnie, ja tego w ogóle nie dałem. No to nie dziwię się. Teraz już jasne. Okej. I lecimy dalej. Muszę dostać łzy. Przedmiot taki, żeby... persymony ryż. Kurde, no i teraz to samo, tak? Nie mam persymonu. Ale dobra, teraz z tym ryżem znowu. Mam nadzieję, że teraz pójdzie. No dostałem teraz ten rozdział. No faktycznie nie miałem tego. Jeszcze. Przenosimy się. No powinno być. I cofamy się. Księga Robak, normalnie. Proszę bardzo. I nie ma jej. O to chodzi. O to chodziło. Bardzo dobrze. Więc idziemy do małp z parawanu. Do tej iluzji. Tam musi być. O to chodzi. Pięknie. Quest idzie do przodu. No. Długi ten quest. Ten jest długi. No oczywiście. I ona tu teraz jest. No i kto by się domyślił bez opisu? No nieliczni pewnie. Dobrze. Rozmawiamy z nią. I mamy te dwa przedmioty od węża. Powinno być ok. He gave me this. Hello? Oh, Shinobi of the Divine Air. I didn't hear you come in. It is thanks to you that I've been able to have a deep conversation with my friends. With the Children of the Rejuvenating Waters? Yes. There is something I believe we should aim not to sever the dragon's heritage. Return the dragon's blood? That's right.
The dragon's heritage was set free from its home. Its power was never meant for this land. Tak, kolejne wyjaśnienia. It will continue to corrupt the lives of those who encounter it. The dragon's heritage and those connected to it. It is only right that they return home, to the west, to the birthplace of the divine dragon. However, there is one problem. I am unsure of the exact destination. No tak, będę miał przedmioty i na końcu je użyję i będę miał dwa zakończenia. Jak to uda się ten quest, to na pewno będę miał trzy zakończenia. Na pewno zrobię trzy, a czwarte poczytam. Okej. Będzie dobrze. Shinobi of the Divine Air. Yes. This path differs from that of the one to sever immortality. I do not wish to force my opinion upon you. Should you wish to return the dragon's heritage? Tak, jeszcze arcykapłan. Właśnie. Też muszę tam do niego dotrzeć, no bo to jeszcze nie koniec tego questu, ale zaraz będzie. Dobra. I arcykapłan. Should you wish to return the dragon's heritage? On będzie. Seek out the holy Senpo priest. Zaraz się dowiem gdzie. His reverence is confined within the narrow cave, not far from here. No właśnie, ona mówi. Shinobi of the divine. Should you wish to return the dragon's heritage? Święty kapłan Senpo. Holy Senpo priest. Gdzie on jest? His reverence is confined within the narrow cave. Wąskiej jaskini niedaleko stąd. Dobra, spokojnie. Teraz go znajdziemy. Dobra, teraz się udajemy do posążka. Główna sala w świątyni Senpou. Dobra, ale się cofnę. Tutaj nie wiem, cofnę się. Ten tutaj? Dobra, nic tu nie ma. Dobra, i teraz do głównej sali. No to mam ten posążek, główna sala. I tam ma być świątynia i zwłoki arcykapłana. Podróż, Senpou, główna sala. Zwłoki arcykapłana. Gdzie on jest? Tu jeszcze będzie walka? Oni tu jeszcze walczą ze mną? Kurde, cały czas. Dobra, teraz to łatwiejsi. A gdzie ta świątynia była? Tutaj? Tak, może ten, tutaj. Tak? No wtedy nie było otwarte. Tutaj mogłem. Chyba tędy. Nie. Ale sprawdzimy, czy to tu jest. To było przejście takie naokoło, nie? Ci nie są trudni teraz szczególnie. No ja nie wiem, gdzie to jest zwłoki arcykapłana. Co jest? Jakaś jaskinia i... Nie no, tutaj to gdzie ja poszedłem w ogóle? To ja się cofnąłem chyba. Dobrze, tutaj, jednak tutaj. Tak jest. Tutaj jednak nie byłem, to mi się otworzyło po prostu. Chyba nie byłem tutaj. To są zwłoki? Święty rozdział powrót smoka. Dobra, dostałem to. I teraz...
Dobra, powrót smoka. Muszę z tą księgą się dostać znowu do sanktuarium. No co to są, zwłoki jakieś? A czy kapłana? Nie wiem, ale dostałem księgę, powrót smoka. No właśnie, to jest potrzebne do zakończenia. Znaczy na razie jeszcze nie, bo ale do tego, do tego boskiego dziecka. To się nazywa Boskie Dziecko Odrodzenia, czyli do... i wracamy. Do sanktuarium. Kurczę, ciemno tu jest. Coś było jeszcze? Nic. Czyli dobrze, wszedłem. Okej. Trzeba było po tą księgę przyjść. To samo co w Eldenie. Podobne questy. Dobra, tutaj jest wyjście. Czy tędy? Nie, tu było na dół, chyba tędy. Wychodzimy z tej jaskini. Dobra, tutaj tego załatwiłem. I pięknie, i wracamy. Wszystko jest dobrze. Mam księgę. No bo tutaj to nie było otwarte przecież, nie? Jak tutaj byłem? No pewnie, że nie. Chociaż nie, chyba było. Było, było. Ale tam jakiś... no wtedy nie było tego. Dobra. Okej, spadam stąd. Do sanktuarium. Proszę bardzo. Czy on tam będzie teraz? Czy znów do tych małp? Jest, dobra. No, mam nadzieję, że się ten quest teraz zakończy. Have you perhaps met with the High Priest of Senpo Temple? I found him. He was dead. The High Priest was infested. How could this come to be? I do not know. However, he left this note. I will take a look. I see. Consuming two persimmons of the serpent will allow one to become a cradle for the divine heir. This will make it possible to return the dragon's heritage to its homeland. I dobrze, rozmowa przebiega. I teraz muszę dać to, co ja mam. A mam już te pozostałości po wężu. Shinobi of the Divine Air, if you wish to take the path to return the dragon's heritage, then bring me two persimmons. No, dwie persymony węża. Mam to. I believe it is said that the liver wątroba. No i mam wysuszone. Mogę dać? Tak jest, pięknie. Mogę. Dobrze, leci ten kłeścik dalej, pięknie. Of course, doing so will allow me to be. However, I hesitate to eat them in front. Please come back after. Dobra, teraz muszę też znów gdzieś się przenieść. Tak jest. I wtedy znów będzie coś. No, zakręcone to jest. Droga naprawdę do zakończenia jest, kurczę, nie wiem, dwugodzinna albo więcej. Pewnie, bo walki jeszcze z bossami. Z sobą. Trzeba było Miszkę pokonać, aby zrobić... aby zdobyć podwodne nurkowanie, dokładnie. Także to jest długie, długie zakończenie. Ale dostaniemy w końcu te łzy i będzie można to zrobić. Dobra, okej. Wewnętrzne sanktuarium. No, trochę czasu trzeba poświęcić tutaj na platynę, naprawdę. Nawet i 100 godzin, myślę. Ja tam mam, nie wiem, 60 chyba teraz. No, zamknięte, ale można podsłuchać. Trzeba podsłuchać, tak, dobrze. Przynajmniej tak opis mówi. W Eurogamerze.pl. No super. Podsłuchuję, ale tutaj cierpi widać. Dobra, podsłuchałem. Thank you.
cofamy się podróżą jeszcze raz i wracamy z powrotem do niego. I powinien mi wręczyć zamarznięte łzy. Kluczowy przedmiot fabularny. Potrzebny właśnie do sekretnego zakończenia. I mam porozmawiać jeszcze z Emmą. W komnacie Kuro wręczy mi klucz do tajnego przejścia. Super. Dobra, podróż. Świątynia, główna sala, wewnętrzne, sanktuarium. Dobra. No, powinien teraz mi wręczyć. Drzwi otwarte już? Drzwi otwarte, tak jest. No super, zrobione. Czyli on quest ma taki długi. Ona. To dziecko, no. Shinobi of the Divine Air? Are you there? Your eyes is... You have returned, Shinobi of the Divine Air. It appears I have succeeded in becoming the cradle. Could you please take my hand? Proszę bardzo, co mi daje? It is cold, much like an ice house. Lodownik. Which is why, see? My tears, they freeze as they flow down my face. These frozen tears, take them. Pięknie, zamarznięte łzy dostałem. O to chodziło. Łzy rozlane przez boskie dziecko wód odnowienia. Kiedy stało się kolebką, to tylko zamarznięte krople. Kiedy kura wypije zarówno smocze, jak i zamarznięte łzy, będzie można odprawić rytuał kołysania. Tym właśnie są zimne smocze łzy. No dobrze, i teraz... Okej. Okay. Ale muszę smoka pokonać. Pokonując go, otrzymam łzy boskiego smoka i kolejny ważny przedmiot fabularny. Później mam porozmawiać ze mną w komnacie Kuro i wręczy mi klucz do tajnego przejścia. Rozumie. Shinobi of the day, what would you ask? What is it? Hold out your hand. Bless us with the... Dobra, ryż jeszcze sobie wezmę. No ale dobra, to jest zrobione. No i teraz muszę smoka załatwić. No muszę, no idziemy na smoka. Próbujemy tego smoka ubić. Drobny śnieg jeszcze dostałem. Co to w ogóle jest? Kurczę. Może jeszcze coś da? Dobra, ale to cały czas mogę chyba ryżu nie dostawać, nie? Jak mogę? No super. Dobra, i teraz smok. Ale jeszcze oprócz smoka jeszcze pójdziemy do Kuro. Zobaczymy, czy ta Emma jest. Ta, Emmy nie ma, ona jest pewnie u tego gościa od protezy pierwszego, ona tam też przebywa. Dobra, ten już tutaj to samo mówi, okej. Okay. No nic, dobra, ubijam smoka, no. Trzeba ubić smoka, teraz już trzeba, bo mam. Dwa zakończenia, zrobiłem te questy. Dobra, lecimy. Pałac, sanktuarium. Spróbujemy z tym smokiem, jak go rozwalić. Trzeba skakać na te drzewa. Pierwsza faza to łatwa. Tam się rozwali, ale później trzeba skakać i unikać. No dobra, lecę. No tutaj już teraz muszę smoka ubić. Muszę, po prostu muszę. Dobra, proszę, lecimy na smoczka. W końcu się musi udać, no. Módl się. Dobra, będą zakończenia, spokojnie. Trzy zakończenia będą. A czwarte znowu muszę przeczytać jeszcze. The Divine Realm. No, piorunami jeszcze wali, właśnie. Trzeba unikać albo blokować, to nie wiem. Parować, ale wolałbym uniknąć, bo on takie ma ataki dziwne. Ale to nie jest jakiś trudny bardzo boss. No zaraz zobaczymy. Za piątym pójdzie.
Dobra, mam jeszcze 40 minut nagrania, to wystarczy chyba. I to jest taki inny, bo Sowa to jest skillowy, bo trzeba atakować i unikać i parować. Tutaj to jest co innego zupełnie. No dobra, tych to rozwalamy. Normalnie, tak sobie, prosto, podobno. Kurde, i tak mi zadaje, no to szybko. Ale zaraz. Energię sobie. Doładuję to zabicie. Pradawne smoki drzewa. To jest prosto, to jest pierwsza faza. Tego smoka. Okej, teraz mam gałęź. Ale i rozwalam bez tego. Wszystkich trzeba pokonać, energia silniejsza, jest ok. Dobra, już nie zobaczę. To jest to za łatwo. Dobra, lecimy teraz. Także coś tam się uda pewnie, ale nie wiem, jeszcze trzecie zakończenie, oczyszczenie. Trzeba i tak sobie pokonać ojca, bo on też da przedmiot fabularny do zakończeń potrzebnych. Co tu się dzieje? Gdzie oni są? No to tutaj. Dobra, ten i jeszcze ten. Te czarne nie trzeba. Tych trzeba zabić. Tak jest. Dobra, okej, okay, rozwaleni. Rozwaleni są ci. Dobrze, pierwsza faza poszła. I teraz jest trudno, naprawdę, bo nie wiem co tu zrobić. Trzeba na te drzewa jakoś uskakiwać. Ale jak, żeby mnie nie zabił? Zaraz się przekonamy. Ale muszę pokonać, kurczę, tego ojca. Tego sobie musiałbym pokonać. Nie wiem, czy przed tym smokiem, bo tam też chyba jest zakończenie, że później cię przeniesie do smoka. No nie wiem, najwyżej nie zrobię wszystkich zakończeń, bo za tym pierwszym przejściem. No. Dobra, no i co tu, co on robi w ogóle? Dobra, mam te... No uciekaj. No właśnie, tutaj nie. Tutaj też nie. Dobra, muszę tutaj skoczyć. Dobra. Tutaj jest. O, i on teraz dostał, tak? Dlaczego nie dostał? Nie rozumiem. Uciekaj. Dobra, teraz tutaj. Kurczę, co tu się dzieje? No dawaj na to i dawaj. Dostał teraz, dobra. Czyli tylko tam skakać, gdzie on bije piorunami. Nie chcę! Kurde, jaki ciężki jest. No właśnie, nie rozumiem tego. Ale spokojnie. Dobra, dobra. Tutaj jest. Tak, tu jest zapalający. Dobrze, może teraz. Dobrze. Czego nie, no dostał, trochę dostał, ale ja też dostałem. Kurde, no uciekaj! Dobra, uciekamy dalej. Spokojnie. O, to już niespokojnie. Tu już jest niedobrze. Dobra, może teraz tu? Zdążysz? Dobra, dostał. Łatwe. Teraz tu. Uciek. Uciek. Skubany uciek. No, trudno. Jeszcze raz. No, gdzie teraz?
Tam ostatni. Dobra, raz. Dwa, nie dostałem. Trzy, teraz można. Dobra, teraz go sieknę. Dawaj do kierunek. Dobra, zaraz smoczek padnie, on łatwy jest. Żyś. Dobra, teraz tam. Raz. Uciekaj. Kurde, nie. Dobra, spokojnie, mam trzy apteczki. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze piorun, jeszcze. Dobrze. Bardzo dobrze. Spokojnie. Kurde, co on robi? No uciekam. Uciekam. Aha, tu musiałby podskoczyć chyba. Podskocz. Podskocz. No teraz dwa, trzy. Kurde, gdzie są drzewa? Nie ma drzew. Jest piorun. Tu? Piorun, dawaj. Teraz. Tu. No, i teraz do niego mam chyba podbiec, nie? No i po smoku. Łatwy tu. Smok jest łatwy. Co teraz? Tutaj, pięknie. No i po smoku. Dobrze. Po smoku. Szczodry dar łez. Pokonano boskiego smoka i zdobyto łzy. No to chodziło. Dobra, smoka pokonałem. Pięknie. Za pierwszym, drugim razem. No bo tam pierwszy kiedyś próbowałem wcześniej. Kilka odcinków temu. Dobrze, okej. Okay. Smok pokonany. Quest gotowy do zakończenia. Wspomnienie boski smok. Pięknie. Mogę dopakować postać. Łzy boskiego smoka. Dobra, tutaj jest to. I teraz tak, gdzie są te przedmioty? Fabularne. Gdzie te łzy są? To nie są. Nie mam tego. Jak to sprawdzić? Kurde, gdzie ja mam te przedmioty łzy? Posążek, luneta, a nie wiem jak sprawdzić, gdzie mam te przedmioty. No nie mam, ekwipunek, może tutaj, nie no, to są tylko dzwonek iluzji, posążek, a te łzy, to ja nie wiem, gdzie ja to mogę sprawdzić, to chyba przy tym, tu może, łzy boskiego smoka, no i gdzie mam to sprawdzić, że ja to mam? I jakie mam te łzy? Tutaj nie. Kontrast, tłumienie. To jest to. Amulet. Dobra, pachnąca gałąź. Tu mam przedmioty. Łzy boskiego smoka mam. Zamarznięte łzy także mam. Ale nie mam jeszcze. Dwa zakończenia zrobię. I muszę wgrać save'a, bo nie mam kolejnych łez. Smoczyć certyfikat. A, to mam przy tym, że mogę kupować. Tylko nie wiem gdzieś, gdzie to użyć. Dobra, no nic. Mam dwa rodzaje do dwóch zakończeń. Tak, do dwóch zakończeń. A trzecie zrobię. No dobra, zrobię. Może się uda, ale muszę i tak save'a, bo nie da rady wszystkie za pierwszym. Dobra. Okej, okay, rozmawiam z Emmą. Co, on nie żyje? Uległ chorobie i zmarł. Przecież ja mam z nim walczyć. Z tym myślinnym dziadkiem. Aha, no to już pewnie końcówka. Klucz do tajnego przejścia dostałem. Fajnie. Tak jest. I to jest do ostatnich bossów klucz. Dostałem, bardzo ładnie. My lord has escaped the castle through the secret passage. Yes, Master Wolf. The secret passage is down along the moat in the reservoir.
prowadzi wzdłuż fosy zbiornika Shina. Zbiornika Shina, no byłem tam. Tam gdzieś jest chyba, no dobra, to też się znajdzie. No to to jest już końcówka gry. Teraz to ja na Sowę idę. Idę na Sowę. Niepotrzebnie chyba tego smoka, bo mógłbym trzecie zakończenie. Łzy boskiego smoka, wspomnienie, klucz do tajnego przejścia. Dobra, dostałem łzy. Może dobrze. Gdzie są te łzy? Kluczowe przedmioty, proszę bardzo. Ale nie, no dostałem dwa razy. Ale dostanę jeszcze za tego. Za Sowę. Łzy mam i zamarznięte łzy. Na pewno mam do dwóch zakończeń. A jak Sowę pokonam, będę miał chyba do trzeciego. Oby tak było. Nie wiem, zobaczymy. Ale nie, może niepotrzebnie tego smoka rozwalałem w tej chwili, ponieważ mogłem Sowę rozwalić. Klucz do ukrytej świątyni. Sowę rozwalić i dopiero później pogadać. No nie wiem, nie wiem, ale dobra, w porządku. Mam na pewno do dwóch zakończeń przedmioty, więc okej. W porządku. No Emma, daj mi jeszcze tutaj. A nie, ona już tutaj nie, nic mi nie może. Dobra, zostanie Shina. A my sobie dopakujemy. Mamy poziom 18-10, a będziemy mieć za smoka. Za smoka będziemy mieć. Tak jest, za smoka będziemy mieć też 11 chyba, ostatni boski smok, ostatek, wspomnienie walki, dobra. Zwiększono siłę ataku, 11 mam. Dobra, no w porządku, no już na Sowę lepiej, nie? Żywotność 18, siła ataku 11. Dobra, okej. Okay. Jeszcze muszę znaleźć 8 karolików, bo mam 18 lewy, a jest 20. Jeden już znalazłem, więc muszę znaleźć jeszcze 7 koralików gdzieś, żeby mieć full zrobione koraliki na maksa, na 20 poziom, żywotność. Żywotność mam 18. 7 koralików gdzieś po prostu, no nie mam tego. Muszę znaleźć, poszukać też. Dobra, okej. Okay. No nic, teraz to mi tylko Sowa został do ubicia. Sowa ojciec, który jest bardzo trudny. Ubijemy. Następnym. Idziemy do Sowy Ojca. Posiadłość. Sala audiencyjna, tak. No i walka z Sową, no. Pozostała mi walka z Sową. Smok pokonany. Questy zrobione do zakończeń. Nie wszystkie, ale no dobra, raz tu spróbuję z Sową sobie powalczyć, ale on jest trudny, tu muszę się ostro sprężyć. Ciężki boss, muszę odpocząć od nowego dnia na spokojnie z nim, bo jest za mocny jest, no dla mnie za mocny. No i tu żebym, no dobra, uciekłem jakoś, nie? Mocny jest skubany. No Sowa. To też jest dziwne. Tu skok. Ale czy to... Nie, to nie. To nie, tu trzeba uciekać. Ikiri? Nie wyszło. To jest też ciężkie. Ale zblokowałem. Teraz nie wyszło. Akurat teraz. Trudny, no dużo ma HP po prostu, też pełno energii. Pełno. Tu nawet tu jest, no trochę zabiera, po centymetr mu zabiera. Takie uderzenia, ale to jest wszystko za mało. To jest też dobre, ale okej. Okay, jakoś się udało. No, próbujemy z tym sobie. Ajej, no dlaczego mi to nie wchodzi? Za daleko byłem w tej chwili.
ciachnął. Tak. No właśnie, taka walka z sobą jest. Bardzo trudna. Jakoś uniknąłem, teraz petardami rzuca. Nie wiadomo co zrobi gość, naprawdę, jest tak nieprzewidywalny i szybki, że to dziwne jest. No teraz, teraz skacz, teraz tak. Wszystko za mało. Atakuje jak wściekły, no. Jak wściekły. Wściekły byk. Cieklica. Niby wolny, a tutaj później no masakrę. Bo spokojnie, no jakoś się pokona. Nie wiem, jak to Mikiri teraz tak, ale tutaj nic nie zrobię, no bo on ucieknie. Dobra, udało się. Co ja mam? Czy to za słabo jest? No, tutaj błąd popełniłem. Tutaj też. Drodzy widzę, tutaj też. Dobra. No dobra, będzie ciężko. No będę z nim walczył tutaj teraz w następnym odcinku. Dobra, serdecznie dziękuję za oglądanie. Do następnego. Hej.